Na pewno zdarzyło się Państwu bezskutecznie poszukiwać miejsca parkingowego. Pewnie tak, bo to coraz powszechniejszy obrazek na wielu parkingach. Okazuje się, że to nie brak miejsc parkingowych jest problemem, a zbyt duża liczba samochodów w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To gdzie są największe teraz problemy z parkowaniem i dlaczego tak się dzieje, mają wykazać badania, które właśnie rozpoczęły się od Gliwic i Tarnowskich Gór. Paweł Jędrusik. Gdyby pojechać do obojętne którego większego miasta w regionie i zapytać o parkowanie w okolicach centrum, odpowiedź byłaby podobna. Tak się parkuje jak wszędzie, czyli jest ciężko, ponieważ samochodów jest coraz więcej, a miejsc nie przybywa. A takie widoki to chleb powszedni. I choć w Tarnowskich Górach, tak jak w innych miastach, są też parkingi płatne i nie trudno na nich o miejsca, to wielu gotowych jest zrobić dużo, by zaoszczędzić. I lecą gdzieś tam koło Aldi, jest godzinowo, można zrobić zakupy, postawi, skorzysta z poczty, prawda? Czyli Polak potrafi, kombinuje. No kombinuje, ale to się kończy później mandatem czasami, wie pan. To są nieprzyjemne sprawy. Nieprzyjemne też dla pieszych, którzy muszą przeciskać się zastawionymi chodnikami albo wręcz omijać źle zaparkowane samochody. Problem nie jest jednak w braku miejsc parkingowych, a w zbyt dużej liczbie samochodów. Dlatego ciężko znaleźć wolne miejsce. Głównie w centrum, w śródmieściu i to właściwie na każdej ulicy, na każdym parkingu. Skąd się to bierze? Tarnowskie Góry mają około 60 tysięcy mieszkańców. I dokładnie zarejestrowanych jest tu tyle samo samochodów. Statystycznie to oznacza, że nawet ten mały człowiek powinien mieć już swój samochód zamiast smoczka. Ale to nie tylko problem Tarnowskich Gór. W ciągu 9 lat zaszła spora zmiana w regionie. Mieliśmy 2 200 000 samochodów osobowych w naszym województwie śląskim. Natomiast teraz, na koniec roku 2022, mamy 2 900 000. Takie statystyki oznaczają, że parkowanie w miastach trzeba uporządkować. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zleciła przeprowadzenie badań parkingowych. Dziś rozpoczęły się w Tarnowskich Górach i Gliwicach. Na ulicach można spotkać samochód, który bada, ile, gdzie i na jak długo parkują samochody. Robi przy tym tysiące zdjęć. Są anonimizowane, to znaczy, że po wykonaniu badania nie ma możliwości rozpoznania na zdjęciach siebie, ani pojazdu po tablicy rejestracyjnej. Takie badania przeprowadzone będą w 8 dużych miastach metropolii. Oprócz Tarnowskich Gór i Gliwic będą to także Bytom, Chorzów i Ruda Śląska, a po nowym roku Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i Zabrze. Samo badanie teraz będzie trwać przez około 3 tygodnie, w każdym mieście jest to kilka dni i zakładamy, że te wyniki będziemy mieć gdzieś na przełomie grudnia i stycznia. Zmiany w parkowaniu są potrzebne i pozostaje tylko wybór, czy zmniejszenie liczby samochodów, czy postawienie takich znaków w miastach.